Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Wygląda na to, że to jedne z najcieplejszych dni, bo potem czeka nas ochłodzenie. Poranek co prawda miejscami przyniósł naprawdę niską temperaturę, ale dobra wiadomość jest taka, że najbliższa noc całkiem ciepła. No ale nie da się przeoczyć tych chmur. To chmury frontu atmosferycznego już wiadomo, że będzie padać. Głównie na południu, ale nie tylko. Sprawdźmy, gdzie nocą należy spodziewać się deszczowych chmur. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, na północnym wschodzie i na północy. W rejonie Gorzowa Wielkopolskiego także niewykluczone deszczowe chmury, a temperatura od 9 do nawet 14 stopni. Wiatr nocą z reguły słaby, tylko miejscami umiarkowany. A jutro rano na północnym wschodzie zanikające opady deszczu, na południowym zachodzie i na południu dość szybko w ciągu dnia będzie przybywało chmur i to deszczowych chmur. Po południu także na wybrzeżu spodziewamy się deszczu. Czas na szczyt. Nocy i wschodzie z opadami deszczu temperatura do 21 stopni. Ale w piątek temperatura już nigdzie nie przekroczy 20 stopni, a w centrum i na zachodzie spodziewamy się deszczu. Co przyniesie nam weekend? Sprawdźmy. Sobota w centrum z piękną pogodą, na południowym wschodzie także bez opadów. Poza tym będzie dokuczał nam deszcz. W niedzielę padać będzie w całym kraju.